Cześć, z tej strony Sargon, a to jest kolejny odcinek kariery Valencją. W poprzednim odcinku mieliśmy rozgrywane praktycznie same mecze ligowe, nie licząc symulacji z Anderlechtem. W tym odcinku wrócimy do Ligi Europy właśnie i zmierzymy się z naprawdę solidnym rywalem, przynajmniej na początku, a tym rywalem będzie solidny niemiecki zespół Bayer Leverkusen. Nie byle kto. W końcu będzie mecz wyrównany, no chociaż trzeba przyznać, że Sturm Graz czy Anderlecht też coś tam pokazać potrafiły, więc nie ma co lekceważyć takich zespołów. Mimo wszystko ten mecz będzie już zdecydowanie trudniejszy, przynajmniej w teorii. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Wydaje mi się, że jesteśmy jednak lekkim faworytem w tym spotkaniu, no mimo że Bayer to jest naprawdę bardzo dobra drużyna. Tak wygląda tutaj drabinka. Po jednych ósmych finału, jeśli można tak nazwać. Tak wyglądały ćwierćfinały, a tak się prezentuje skład Bayeru. Dosyć interesująco. Mamy chociażby Hendersona. No dosyć ciekawy transfer, muszę przyznać. Chociaż no z dupy transfer, nie oszukujmy się. No ale jest. No i gra w tym Bayerze, w naszej karierze. A tak wygląda nasza jedenastka na to spotkanie. Nie ma oczywiście Rodrigo, który jest kontuzjowany. Nie ma także chociażby Murillo. No i tak to wygląda. Myślę, że jedenastka i tak jest jedna z lepszych. No i przejdźmy do pierwszej akcji. Jest Guedes. Gonzalo Guedes cały czas przy piłce. Uderza, ale strzał został zablokowany. Akcja Bayeru. Dośrodkowanie. Uderzenie głową, ale łap piłkę netto. Ferran Torres do Kondogbi. Kondogbia cały czas przy piłce. Jeffrey Kondogbia i bramka pada. Jest 1-0 dla naszej drużyny. Naprawdę świetnie. Super, że udało się wyjść na prowadzenie tutaj. Bardzo ładna akcja. To ogólnie rzecz biorąc. Świetne zachowanie Kondogbi. Tutaj był atakowany przez obrońców, ale udało mu się utrzymać przy piłce. No i strzelił świetną bramkę. Jest 1-0 dla Walencji. Bramka Kondogbi w Lidze Europy. Kolejna nasza akcja. Fernandez zagrywa górą do Ferrana Torresa. Ten utrzymuje się jeszcze przy piłce. Ferran Torres uderza, nic z tego. I dobitka także jest nieudana. Jeszcze raz jednak Ferran Torres. No i to także do bramki nie wpada. Było groźnie, jednak cały czas atakujemy rzut rożny. Nic z tego. Jeszcze Ferran Torres właśnie przy piłce. Uderzenie z dystansu, ale niestety obok bramki. Kolejna nasza akcja. Gaja. Dośrodkowanie. Ferran Torres nie ociera do piłki, jeszcze raz Ferran Torres próbował i także nic z tego nie wyszło. Tymczasem Bayer Leverkusen atakuje Jonathan Tah, ale prosto w ręce netto. Więc pierwsza połowa, jak widać, była naprawdę ciekawa. Było sporo akcji, jednak byliśmy tutaj drużyną, myślę, że lepszą. No i z tego powodu właśnie prowadzimy. Prowadzimy po tej pierwszej części spotkania. Bramkę strzelił Kondogbia. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga połowa. Jak na razie wynik bardzo dobry. Szczególnie zwracając uwagę na to, że gramy na wyjeździe. No i w drugiej połowie, jak widać, także atakujemy. Torres naprawdę w tym meczu jest aktywny. Ferran Torres uderza, ale prosto w ręce golkipera. Michy Batshuayi do Kondogbi. Francuz uderza z dystansu i słupek ratuje drużynę aptekarzy. Kondogbia do Ferrana Torresa. Dośrodkowanie. Przepuszcza piłkę obrońca rywali, jednak Guedes ją opanowuje. Nic z tego, ale Batshuayi. Świetne uderzenie, po prostu genialne. No i mamy bramkę z przewrotki, w końcu Batshuayi strzelił jakiegoś efektownego gola. Jak na razie to musicie przyznać, że Batshuayi aż tyle bramek nie strzelał. Co prawda, no był rezerwowym, więc nie miał tyle okazji co chociażby Santimina. Jednak jakiś powód tego, że on był rezerwowym, a Mina grał w pierwszym składzie, był. No tymczasem jednak Batshuayi daje argument, że można na niego postawić i potrafi dać sporo do drużyny. Tymczasem mamy zmiany. Dajemy odpocząć naszym zawodnikom i przede wszystkim do gry wraca Rodrigo po kontuzji. Czas na akcję Bayeru, nic z niej na całe szczęście nie wyszło, jednak cały czas atakuje Bayer Leverkusen. Karamaric i słupek, jeszcze Bailey. No i mamy bramkę kontaktową dla Bayeru, a czasu jest jeszcze sporo do końca meczu, więc może być niebezpiecznie. Bailey, zawodnik z Jamajki, jeśli się nie mylę, wyrównuje z tamtego spotkania. Dobra dobitka tego piłkarza. No i mamy, znaczy jaki wyrównuje, ja powiedziałem, że wyrównuje. Oczywiście daje kontakt Bayerowi, jednak atakujemy dalej. Batshuayi do Fernandesa, ten strzela, ale
Radecki łapie tą piłkę, no i Bayer odpowiada. Uderzenie głową i Neto nas tutaj ratuje. No i ta interwencja uratowała ostatecznie ten wynik. 1-2. Udaje nam się zwyciężyć w tym meczu na wyjeździe. Niesamowicie istotne zwycięstwo. Genialnie, że udało nam się tutaj wygrać. No ale patrząc na przebieg meczu, zagraliśmy naprawdę dobrze. Mieliśmy dużo akcji. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy większej ich ilości. No ale mimo wszystko nie ma co narzekać. Mamy zwycięstwo. Jest 2-1. W pierwszym meczu, a w drugi gramy na Mestalla. Więc tam może się wydarzyć wszystko. Możemy się zaprezentować po prostu świetnie. I oby tak było. Od razu będziemy przechodzić do kolejnego spotkania. Granego oczywiście z Levante. No i czas na derby Walencji. Rozgrywamy je na Estadio Mestalla. 32. kolejka La Ligi Santander. Coraz bardziej zbliżamy się do końca sezonu. Już zostało jedynie... Skoro to jest 32. kolejka, to chyba 7 spotkań łącznie z tym. Tak mi się wydaje. Wyższa matematyka po prostu. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak widać, Real goni. Atletico też nad nami. Ale to się może zmienić po tym meczu. Będziemy mieli tyle samo punktów, jeśli go oczywiście zwyciężymy, co nie jest pewne. Jak widać, wraca do składu Murillo. Tutaj mamy zestawienie pomocy z Raciciem zamiast Coquelina. No i atak już standardowy z Rodrigo jako kapitanem. No i czas na skład Levante na bramce Oyer. W obronie Fabra, Rodriguez, Perin oraz Koke. Perin jest kapitanem. No i skład pomocy Morales, Ducouré, Vukcevic i Rocina, a w ataku Fulkrug oraz Roger. No więc wygląda to naprawdę przyzwoicie. Skład Levante jest naprawdę solidny moim zdaniem. Jednak atakujemy i Guedes ma swoją okazję, której nie marnuje i wychodzimy na prowadzenie. Jest 1-0 dla nietoperzy. Świetnie zaczynamy to spotkanie. Bardzo dobra akcja. No i mamy prowadzenie. Mamy to 1-0, którego chcieliśmy. Zobaczmy tę akcję. Świetne zagranie. No i Guedes pewnie w polu karnym. Wykończenie godne najlepszych snajperów po prostu. Kolejna nasza akcja. Rodrigo podaje do Fernandesa. Fernandes, ale broni Oyer. Dośrodkowanie od Guedesa po rzucie rożnym. Fernandes drża głową, nic z tego jednak nie wychodzi, ale było groźnie. I odpowiada Levante, przynajmniej próbuje odpowiedzieć, ale nic z tego także nie wyszło. No i po raz kolejny nasz atak Rodrigo. Do Guedesa zagrywa, ten uderza, ale tym razem nie strzela bramki niestety. Kolejna nasza sytuacja. Fernandes do Guedesa. Ten także próbuje strzelać, tym razem także strzela. Najsłabszy chyba jego strzał. No i tak wygląda sytuacja po pierwszej części tego spotkania. Wygrywamy, ale skromnie, 1-0. To zwycięstwo mogłoby być wyższe, gdybyśmy lepiej wykorzystywali swoje sytuacje. Jednak no, tylko jedną udało się wykorzystać, tą pierwszą, a następne były po prostu źle wykończone. Jednak atakujemy w drugiej połowie także. Guedes dośrodkowuje i Rodrigo dochodzi do piłki. Mamy 2-0. Świetne wykończenie. Rodrigo Moreno wraca po kontuzji. No i już strzela bramkę. Genialnie. No Rodrigo to potrafi. On potrafi strzelać, wykorzystywać sytuację. Świetne uderzenie tutaj po dośrodkowaniu od Gonzalo Guedesa. Naprawdę genialne wykończenie. To był tak mocny strzał, że mimo że próbował interweniować Oyer, to nic to nie dało. I nasza kolejna akcja. Podanie do Rodrigo. Rodrigo uderzenie, ale tutaj słupek ratuje Levante. To był także czas na zmiany. Pojawi się Soler, który też wraca po kontuzji. Także pojawi się na boisku Ferran Torres. Oraz jeszcze jeden zawodnik, którego tam nie zdążą zauważyć. Chyba Was, ale nie jestem pewien. Tutaj popełniamy błąd. No i niestety tracimy bramkę. Jest 2-1. Ogromny błąd. No i Roger Marti wykorzystuje to. 2-1. Jednak atakujemy. Ferran Torres, dośrodkowanie Daniel Vaz, próbował strzelać, nic z tego nie wyszło. Kolejna akcja Santimina. Podanie w sumie wzdłuż pola karnego, nic z tego, jednak cały czas jesteśmy przy piłce i Vaz strzela genialną bramkę. 3-1. Świetny gol Duńczyka. Genialnie. Jak widać, opłacało się wpuścić tego zawodnika na boisko, bo strzelił po prostu bardzo efektowną bramkę, no i także bardzo ważną. Genialne uderzenie po prostu. Też jedna z naszych ładniejszych bramek w tym sezonie chyba nawet. Bo naprawdę zacny strzał.
No i nasza kolejna akcja, jak widać. Santi Mina dośrodkowuje, Rodrigo dociera do piłki, Rodrigo, no i tutaj niestety się myli nasz kapitan. Niewykorzystane sytuacje mszczą, Fulkrug przy piłce podaje uderzenie, no i 3-2, niestety, Levant łapie kontakt, końcówka meczu. A tutaj kolejna akcja naszych rywali, dośrodkowanie, łapie piłkę, Neto, kolejna jednak sytuacja, Roger, wychodzi Neto, nic z tego nie wychodzi, złe wybicie, prosto w Neto, no i niestety, wylewik, fifowy, no i mamy gola, tutaj naprawdę było blisko, no ale niestety, goal line technologii zadziałało, no i remisujemy tylko, beznadzieja, po prostu dwa katastrofalne błędy w naszym wykonaniu, ten w ostatniej akcji, jeszcze ten przy wybiciu Neto, sami sobie ten remis której wywalczyliśmy, bo mogło być równie dobrze pewne zwycięstwo naszego zespołu, bo graliśmy naprawdę dobrze, no ale błędy tutaj, błędy. Pierwszy w sumie, chyba pierwszy, albo jeden z takich meczów, w których szczególnie widoczne jest to, że po błędach, po głupich błędach tracimy punkt, bo nie przegrywamy oczywiście, tylko remisujemy, ale to był mecz, w którym powinniśmy wygrać, szczególnie patrząc na to, jak wyglądała gra w tym spotkaniu, bo jednak byliśmy chyba lepsi. No ale błędy, za takie błędy się płaci. No i stało się jak się stało. Niestety, my wracamy tymczasem do Ligi Europy. Drugie spotkanie z Bayerem przesymulujemy, żeby nie grać tak często z tymi samymi zespołami. Mamy dobry wynik w pierwszym spotkaniu. Gramy na Mestalla, no i jak na razie bez żadnych sytuacji. W końcu strzela Fernandez i 2-0 dokłada bramkę także Gabriel Paulista. Mamy już 2-0, jeszcze kontuzji na bawie się Hradecki, no i ostatecznie wygrywamy to spotkanie pewnie 2-0 na Mestalla. No i teraz na naszego kolejnego rywala, kto nim będzie, zaraz go poznamy, wylosowana Walencja i trafi się nam pojedynek z Celticiem, a w drugim pojedynku zmierzy się Lokomotiv z Hoffenheim. Takie mamy półfinały, dosyć takie, no niezbyt solidne, niezbyt mocne te ekipy, no ale mimo wszystko może być ciekawie. Jak widać, losowania są dla nas dosyć szczęśliwe. Mamy Celtic, no i tutaj musimy po prostu wygrać, musimy przejść do finału. A tam, na kogo trafimy, to się okaże. No ale jeszcze oczywiście nie wygraliśmy z Celticiem, więc się tak nie napalajmy, trzeba będzie zagrać dobry dwumecz. Tymczasem jednak wracamy do spotkań ligowych. Ustalamy skład, jak widać wystąpi w tym meczu w pierwszym składzie Carlos Soler, który zostanie kapitanem, daje też okazję innym zawodnikom, chociażby Vezo na obronie, na środku obrony z Diakabim, no i na bramce Jaume Domenech. No i przejdźmy do tego spotkania Real Betis kontra Valencia. Mecz na wyjeździe, na Villa Marín, no i będzie tutaj ciekawie. Będzie naprawdę ciekawie, w szczególności, że jest to jeden z większych stadionów w Hiszpanii. No i wielu kibiców ma zdecydowanie Betis. Szczególnie biorąc pod uwagę, że nie jest to drużyna, którą zalicza się do tego topu. Raczej o Sevilli się więcej mówi, no ale Betis ma równie dużo kibiców. Jest to także bardzo interesująca drużyna, tak się prezentuje ich skład. No ten sezon idzie im naprawdę dobrze, podobnie jak poprzedni. Ten jest chyba jeszcze lepszy w ich wykonaniu, no bo walczą o czołowe miejsca w La Liga. Raczej o Ligę Mistrzów, na Ligę Mistrzów się już raczej nie załapią, ale w Lidze Europy zdecydowanie wydaje mi się, że zagrają. Tak wygląda nasz skład. Jaume na bramce, Lato, Vezo, Diakabi i Dalot, więc rezerwowa młoda obrona, w pomocy Soler, Coquelin oraz Vaz i w ataku Olmo, Mina oraz Torres, więc atak także bardzo młody. Santi Mina przy piłce. Santi Mina, uderzenie, nie ma bramki, jeszcze próba dobitki, jeszcze jedna próba, no i udaje się w końcu. No było to dosyć taka ciekawa akcja, kilka razy próbował strzelić Santi Mina i w końcu się udało. Jeden strzał, drugi tutaj w sumie, no i trzecia taka dobitka, to nawet nie był strzał za bardzo, no ale padła ta piłka do siatki i została zaliczona na konto Santiego. Mamy 1-0, tutaj próba ataku od Betisu, ale nic z tego nie wyszło. I już rzut rożny w drugiej części tego spotkania. Mamy uderzenie głową, no i jest bramka, pada bramka i została ona zaliczona na konto Diogo Dalota. 2-0 dla Walencji. Świetnie ten mecz się dla nas toczy tutaj. Wygrywamy 2-0 na wyjeździe. Czego chcieć więcej? Tutaj ta piłka tak się tutaj odbiła dosyć ciekawie od Dalota i dlatego ma on swoją bramkę. Tymczasem atakuje Betis, William Carvalho, ale niestety uderzył źle.
nie wcelował tej piłki do siatki. Tymczasem zmiany w naszej ekipie, czas na innych zawodników, Rakić, Czeryszew oraz, kurde, no zapomniałem, jeszcze jeden zawodnik, nieważne, w każdym razie atakujemy, Daniel Was, dośrodkowanie i Czeryszew wydarza głową, mamy bramkę, 3-0, kto by się spodziewał, że to Denis Czeryszew strzeli dla nas bramkę, wystawiłem go do ataku, taką podjąłem decyzję. No i jak widać się opłaciło, udało się mu naprawdę skutecznie wykończyć tą akcję. Kolejna sytuacja, Carlos Soler uderza, ale niestety łapie piłkę Paulo Lopez i akcja w końcu dla Betisu, dośrodkowanie i Iago Falque strzela, umieszcza piłkę w siatce, jest 1-3, mamy bramkę honorową dla Betisu, bo wątpię, żeby z tego powstało coś więcej, tutaj jednak mają jeszcze dwie bramki do odrobienia i nie wydaje mi się, żebyśmy popełnili takie katastrofalne błędy jak w meczu z Levante. Czasu zostało niewiele i w tym meczu raczej błędów nie popełnialiśmy. No i skończyło się jak się skończyło, czyli naprawdę bardzo dla nas miłym, dobrym wynikiem. 1-3, 3-1. Wygrywamy na wyjeździe. Pewnie z ekipą, która była chyba piąta w tabeli przed tym meczem. Teraz mogli chyba spaść, nie jestem pewien. No ale mimo wszystko są jedną z lepszych drużyn w tym sezonie w La Liga. Tak wygląda lista strzelców. No i naprawdę dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Tutaj czas na zapowiedź jednego z ciekawszych meczów. Atletico kontra Valencia. To będzie ostatni mecz, jaki sobie rozegramy w tym odcinku, więc chyba najciekawszy. No i może być ciekawie. Jeśli Valencia wygra, zagra w UEFA Champions League. Wystarczy, że wygramy z Atletico, już mamy pewne miejsce w Lidze Mistrzów, a jeszcze kilka kolejek do końca zostało. Atletico także raczej się dostanie do tej Ligi Mistrzów, nawet jak przegra. Tak samo my, ponieważ mamy jednak jakąś tam przewagę nad zespołami niżej. Tabela wygląda w sumie tak, że jest Barcelona, potem jesteśmy my, Atletico i Real, walczymy o drugie, trzecie, czwarte miejsce. No i niżej są inne zespoły z taką troszkę stratą punktową. Tak wygląda tabela mniej więcej na obecny moment. Przejdźmy już do tego spotkania, do spotkania na Wanda Metropolitano. Atletico kontra Valencia. Gramy na wyjeździe, będzie niesamowicie ciężko. Atletico jedna z lepszych drużyn w La Liga, z najlepszych. Konkretna czołówka, a tak wygląda tabela. I jak widać jest to, co mówiłem, chociaż Real goni. Real goni i już ma tylko 4 punkty straty do Barsy. Czy to odrobi? Może być ciężko, ale jak widać walczą o to. Tymczasem my walczymy z Atletico i zobaczymy, czy będziemy w stanie się dostać chociażby na drugie miejsce. Tak wygląda skład naszych rywali. No i czas na naszą jedenastkę. Neto na bramce. W obronie zagra Gaia, Paulista, Diakabi oraz Dalot. A w środku pola Fernandez, Coquelin oraz Kondogbia. W ataku zestawienie standardowe Guedes, Mina oraz Rodrigo. No i przejdźmy już do spotkania. Pierwsza akcja. Guedes na skrzydle dośrodkowuje. Rodrigo, nic z tego, ale jeszcze Santi Mina i bramka. Jest bramka. 1-0 dla Valencji. Po raz kolejny otwieramy wynik spotkania. Po prostu świetnie. Dośrodkowanie, nie udała się główka Rodrigo, ale przyjął piłkę Santi Mina i genialnie ją wykończył. Genialnie ją umieścił w siatce. Świetny bramka Santiago Miny, już 14 w tym sezonie w La Liga. Kolejna sytuacja, Fernandez niestety jednak do piłki nie udało mu się dobiec. Tymczasem atakuje Atletico, nic z tego. I wybijam piłkę, jednak przyjmuje ją Rodri. Uderzenie Rodriego, no i tutaj ratuje nasz chyba poprzeczka. Jeszcze jedna akcja Atletico, przejmuje piłkę Gelson Martins, uderzenie, ale łapie to Neto. Więc cały czas wygrywamy i taki wynik utrzymuje się po pierwszej połowie tego spotkania. Jest zacięty mecz, jest niebezpiecznie, bo Atletico atakuje, ale udało nam się utrzymać to zwycięstwo do końca pierwszej połowy. No i w drugiej musimy troszkę bardziej konkretnie zagrać. Nie dopuszczać do zbyt wielu okazji, jednak Atletico atakuje, mamy dośrodkowanie. Nic z tego, jednak Rodri dociera do piłki. Rodri, uderzenie jeszcze Griezmanna chyba, ale nic z tego nie wyszło. No i tutaj także nasz katastrofalny błąd. Koke, ale strzela na całe szczęście słabo. Cały czas Atletico naciska.
Mamy kolejną akcję, uderzenie, kolejne, jednak na całe szczęście słabe uderzenie, jednak dalej Atletico, no i tutaj niestety sędzia dopatrzył się przewinienia. Mamy rzut karny dla Atletico, naprawdę pechowo się to ułożyło, no i mamy ten rzut karny. Zobaczmy tą powtórkę, bo tutaj tak naprawdę nie wiem, gdzie był faul, no ale cóż, FIFA, mamy karny. I do tej jedenastki podchodzi Antoine Griezmann. Czy wykorzystają gwiazdę Atletico Madryt? Mamy, no, próbował uderzyć ciekawie, ale na całe szczęście nic z tego nie wyszło. Cały czas prowadzimy i Batshuayi przy piłce oddaje ją Rodrigo. Rodrigo strzał, no ale interweniuje bardzo dobrze Oblak. Mamy akcję tutaj kolejną. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego, jednak przy piłce Paulista Racić. Podanie do Kondogbi. Kondogbia ma swoją okazję i ją wykorzystuje. Jest 2-0. Jeffrey Kondogbia. Świetna bramka Francuza. Chociaż w sumie już Afrykańczyka, bo w końcu jest teraz już reprezentantem Republiki Środkowej Afryki. Więc cóż, raczej nie powinno się mówić, że jest Francuzem. No ale cóż, atakuje Atletico jeszcze, próbuje, nic z tego nie wyszło. I udało się utrzymać to prowadzenie do końca tego spotkania. Naprawdę dobry mecz. Ciekawy mecz. Były akcje po obu stronach, chociaż nie aż tak wiele. Atletico naprawdę mocno nacisnęło, ale udało się to przetrzymać. Oczywiście duże też znaczenie miało ten rzut karny, którego Griezmann nie wykorzystał, ale z drugiej strony ten rzut był karny, po prostu był za nic, bo ja tam nie faulowałem. Tak naprawdę po prostu próbowałem odebrać piłkę. Odebrałem ją nawet, no ale sędzia jakoś karnego odgwizdał. No ale cóż, FIFA. Tak wygląda tabela po tym odcinku, po tych meczach. Jesteśmy na trzecim miejscu. Mamy tą przewagę nad Atletico dzięki wygranej w tym spotkaniu. Real jednak jest troszkę nad nami i goni Barcelonę, do której ma tylko 2 punkty straty. Jak widać, Barcelona mocno traci punkty w tej końcówce. No i w tym odcinku w sumie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oceniajcie, komentujcie, zaglądajcie na fanpage. No i czekajcie na kolejne odcinki na tym kanale. Cześć!